Kochani, wierzę, że to, co rozpoczął Pan Bóg w życiu każdego z nas, w życiu Mileny, w życiu każdego z nas, to też Bóg chwalebnie dokończy. I Bóg nigdy nie rozpoczyna, nie myśląc o dokończeniu. Także wiedzmy to, że kiedy rozpoczynamy życie z Bogiem, Bóg je cudownie dokończy. Ale chciejmy trwać z Nim, chciejmy chodzić z Nim, polegać na Nim do końca naszego życia. Kochani, to spotkanie dzisiaj jest trzecim z rzędu spotkaniem, na którym dominują świadectwa. Także myślę, że na początek powiem świadectwo, jak starczy czasu, to powiem kazanie. A może to jednak odwrócę, może jednak pierwsze kazanie, a później świadectwo. A więc jesteśmy Bogu wdzięczni za te świadectwa i myślę, że Pan Bóg przez te świadectwa, które są wspaniałymi kazaniami, chce coś powiedzieć do nas i chce, abyśmy również zwrócili uwagę na to, czym jest świadectwo. Kiedy mówimy świadectwo, czym jest świadectwo? Dlaczego ono jest tak bardzo ważne, kiedy dzielimy się, kiedy mówimy, dlaczego ono jest tak istotne, dlaczego ono jest tak bardzo ważne? I o tym właśnie dzisiaj chciałem mówić, na temat ważności wydawania świadectwa, ważności świadczenia, mówienia, przyznawania się do Boga w sposób taki otwarty, nie jakiś gdzieś tam skryty, ale w sposób taki jawny. I dlatego dzisiaj chciałem właśnie dzielić się na temat ważności wyznawania naszych ust, że jest to bardzo, bardzo ważne. Kochani, dzisiaj słyszeliśmy kolejne świadectwo i myślę, że w życiu naszym są takie momenty, kiedy przeżywamy coś z Bogiem i prędzej czy później musi to z nas ujść. To, co przeżywamy gdzieś tam w głębi, musi znaleźć ujście, bo jeżeli nie, jeżeli gdzieś to zakopiemy, stłamsimy, no to to przeżycie, które z Bogiem przeżywamy, ono nie zostanie jak gdyby utrwalone w naszym życiu. Gdzieś szybko zapomnimy o nim. Dlatego psalmista, on mówi, będę opowiadał dzieła Pana, będę wspominał wielkie dzieła Pana. Podobno, nie wiem, nie znam się na tym, ale podobno właśnie tak jest, że kiedy powtarzamy pewne historie, pewne świadectwa, to, co żeśmy przeżyli w naszym życiu, to się utrwala. Im częściej o tym mówimy, tym bardziej to kodujemy. Natomiast jeżeli nie powiemy świadectwa, to, co żeśmy przeżyli, to często zapominamy te rzeczy. Także to też jest takie bardzo ważne, abyśmy nie zasypywali te świadectwa, które przeżywamy z Bogiem. I zachęcam was, bracia i siostry, do świadectw, do jeszcze więcej świadectw. Mówię tutaj o naszej społeczności wśród nas, ale dzisiaj będę mówił w ogóle o wydawaniu świadectwa wszędzie, na zewnątrz i wśród wierzących, wśród niewierzących, a nawet wśród aniołów. A więc myślę, że przejdziemy już do Bożego Słowa. Dlaczego, kochani, świadectwo naszych ust jest tak bardzo ważne i ono ma wpływ na nasze życie teraźniejsze oraz na życie przyszłe. Bardzo ważne. Ono wpływa na nas osobiście. Wydawanie naszych świadectw wpływa na nasz stan duchowy przez to, że wydajemy świadectwo tego, co przeżywamy z Bogiem, wpływa na nasz stan duchowy, budujemy się, wpływa na innych, również wpływa to, co mówimy, to, co wypowiadamy, wpływa na samego Pana Boga. I chciałbym podać takie właśnie te trzy przykłady, jak wpływa na nas osobiście, jak wpływa na innych i jak wpływa na samego Boga, to co mówimy. Boże Słowo nam mówi, że śmierć i życie są w mocy języka. W przypowieściach Salomona w 18 rozdziale, w 21 wersecie. Śmierć i życie są w mocy języka. A więc świadectwo, wydawanie
mówienie jest niesamowicie czymś, co niesie w życie. Pamiętacie, kiedy apostoł Paweł był gdzieś chyba uwięziony i w pewnym momencie Pan Bóg mówi: mów rzeczy, które darzą życiem. Pamiętamy to? Mów rzeczy, które darzą życiem, które przynoszą nadzieję, które przynoszą zbudowanie. A więc słowa nasze mają wielką moc. Przykład negatywnych wypowiadanych słów czytamy w 4 Mojżeszowej, 14 rozdział, 2 werset. Izraelici, kiedy wędrują przez pustynię, w pewnym momencie zaczęli szemrać i przeciwko Mojżeszowi i mówili: obyśmy byli pomarli w Egipcie albo na tej pustyni, obyśmy pomarli. I popatrzmy, jaka jest reakcja Pana Boga. W wierszu 28 i 29 czytamy, w tym samym rozdziale, w 14 rozdziale, 28, 29 wiersz, a szczególnie 29, Pan Bóg mówi: uczynię wam tak, jak mówiliście wobec mnie na tej pustyni. Na tej pustyni legną wasze trupy. Na tej pustyni legną wasze... A więc Pan Bóg po prostu chwycił ich za słowa, dosłownie. Dlaczego? Dlatego, że to nie były tylko same słowa. Słowa, one się rodzą w sercu. Słowa są wyrazem czegoś głębszego, czegoś, co naprawdę angażujemy całe nasze serce. I to nie były zwykłe słowa, tak powiedziane sobie, tak na wiatr, ale to były słowa, które wypływały głęboko z przekonania, z serca, które rodziły się na wskutek ich wiary, tego, co było w sercu, to wypowiadali. I dlatego Pan Bóg bardzo poważnie traktował te słowa, nie traktował je pobieżnie, że po prostu tak tylko sobie mówią, ale po prostu wiedział, że te słowa są z serca. Następnie popatrzmy teraz na przykład pozytywny. Przykład kobiety, która 12 lat cierpiała krwotok. Ta kobieta z kolei również jak gdyby miała w swoim sercu wiarę, zrodziła się w jej sercu wiara i ta wiara przerodziła się w mówienie, w wypowiadanie. I czytamy w Mateusza 9, 20-21 historię, która opisuje właśnie to, co przeżywała ta kobieta. I ona mówiła bowiem do siebie: bylebym tylko dotknęła się szaty jego, będę uzdrowiona. A będę uzdrowiona, tak? Następny werset, jeśli można, 21. Mówiła bowiem do siebie: bylebym się tylko dotknęła szaty jego, będę uzdrowiona. A więc widzimy, że to nie były słowa tak po prostu wypowiedziane, po prostu bez wiary, ale to były słowa wypowiedziane wskutek determinacji, wskutek głębokiej wiary. I dlatego osobiście przeżyła niesamowite Boże błogosławieństwo. Dlatego, że mówiła pozytywnie, mówiła w pełni wiary. A więc te słowa tutaj widzimy, że wpływają na nas osobiście. Tamte inne słowa wpływały na innych, na cały Izrael, kiedy naród tych 10 zwiadowców, prawda, mówiło negatywnie i to zaraziło innych. Natomiast tu mamy przykład pozytywny. Jeszcze przykład pozytywny, kiedy Pan Bóg powiedział, że ukaże naród izraelski, że ich ciała legną na pustyni. Pan Bóg jednak, kiedy Pan Bóg wypowiedział te słowa, Mojżesz się bardzo tym przejął, ponieważ Pan Bóg chciał nawet od razu uczynić sąd, chciał wyrazić swoje niezadowolenie i Mojżesz był bardzo przejęty tym i dlatego zaczął się modlić, prosić Boga Wszechmogącego, aby odpuścił winę, bo
wiedział, że narody będą pokazywać, o, Pan Bóg wyprowadził naród izraelski z Egiptu, ale nie mógł ich wprowadzić, tak, do ziemi obiecanej. I Pan Bóg, i właśnie Mojżesz w taki sposób bardzo pełen gorliwości prosił Boga, aby zachował ten naród izraelski, aby mogli wejść do ziemi obiecanej. I właśnie w 14 rozdziale tej czwartej Mojżeszowej, w 20 wierszu czytamy: i rzekł Pan, odpuściłem na Twoje słowa. Odpuściłem na Twoje słowa. Bo Mojżesz właśnie modlił się: Panie, odpuść ten grzech. Odpuść ten grzech. I Pan Bóg powiedział: odpuściłem na Twoje słowa. A więc widzimy, że nasze wyznanie naszych ust, to, co wypowiadamy, ma bardzo wielki wpływ na nas, na nasze życie osobiście, na innych, na samego Pana Boga. I czym są słowa właściwie? Bo powiedzieliśmy sobie, że słowa mają wielką moc. Tak naprawdę, tak jak powiedziałem, że słowa nasze rodzą się w sercu naszym, one, jest powiedziane, że z obfitości serca mówią usta, a więc nie same usta mówią, choć mogą mówić czasami same usta, ale te prawdziwe słowa, które mają moc, one pochodzą z obfitości serca. Słowa są jak gdyby bramą naszej duszy, naszego serca. One zdradzają nasze intencje, zamiary, nasze nastawienie. Po słowach możemy poznać, co w danym człowieku się kryje. Choć nie zawsze, oczywiście, ale po samym głosie można wiele, wiele poznać. To, co mówimy. Boże Słowo mówi nam, że w ustach naszych jest Słowo. Blisko Ciebie jest Słowo. W Rzymian 10, w 10 rozdziale. Blisko Ciebie jest Słowo w ustach Twoich i w sercu Twoim. To znaczy Słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Sercem, albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. A więc widzimy, że same usta nie wystarczają. Tutaj jest bardzo wyraźnie to powiedziane, że ustami wyznaje się ku zbawieniu, natomiast sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu. I każda wiara, która jest prawdziwa, ona się wyraża w ustami. Nie można tylko wierzyć w sercu. W sercu wierzy się ku usprawiedliwieniu, ale ustami wyznaje się ku zbawieniu. I dlatego przeczytaliśmy to słowo. Jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, ale w sercu wcześniej uwierzysz, że Bóg Go wzbudził z martwych, zbawionym będziesz. A więc same usta nie wystarczają. Najpierw w sercu musi się dokonać jakaś zmiana. Serce musi uwierzyć, a potem usta to wyznają. I w drugim liście do Koryntian 4:13 czytamy właśnie taką zasadę, że najpierw przychodzi wiara do serca, a później usta to potwierdzają. Drugi list do Koryntian, 4 rozdział, 13 wiersz. Mając zaś tego samego ducha wiary, jak to jest napisane, uwierzyłem, przeto powiedziałem i my wierzymy i dlatego też mówimy. Uwierzyłem, przeto powiedziałem i my wierzymy i dlatego też mówimy. A więc nie da się ukryć swojej wiary w sercu. Dlatego mamy te świadectwa. Nie da się ukryć wiary w swoim sercu. Nie da się ukryć chrześcijaninowi, nie wyznając swojej wiary swoimi ustami. Dziś większość wierzy ustami, a nie sercem. Kiedy spotykamy się z Bogiem, po prostu ulegamy przemianie. Dokonuje się metamorfoza, po prostu przemiana. I ta przemiana
naszych priorytetów będzie się uzewnętrzniała. Będzie się uzewnętrzniała. Prędzej czy później będzie to widoczne. Będzie to widoczne dla wierzących, będzie to widoczne dla niewierzących. Jeśli tego nie widać, że nasze życie się zmieniło, to możesz mi mówić, co chcesz, ale nie świadczy to o tym, że twoje czy moje życie zostało przemienione, że doświadczyliśmy spotkania z Bogiem. Dlatego, że nie ma nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajnego, co by nie stało się wiadome. Ewangelia Łukasza, przeczytajmy ten fragment, 12 rozdział, 2 wiersz i 3 wiersz. Właściwie w kontekście pierwszego można by powiedzieć, przeczytać ten fragment, dlatego że Pan Jezus tam mówi o tym, żeby się strzec kwasu faryzeuszów, to jest obłudy. I później mówi, bo nie ma nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani tajnego, co by nie stało się wiadome. To jest w kontekście właśnie tej postawy faryzejskiej, że oni przyjmują taką postawę bardzo pobożną, ale prędzej czy później wyjdzie to, co naprawdę jest w ich środku. Dlatego, co mówiliście w ciemności, będzie słyszane w świetle dziennym, a co w komorach na ucho szeptaliście, będzie rozgłaszane na dachach. Nie ma nic ukrytego. Kochani, nieraz ludzie chcą ukrywać coś. Każdy w życiu, zanim spotkał Boga, to było po prostu jedno wielkie ukrywanie się. Jedno udawanie, przybieranie pozorów, pewnych postaw, które mają pozory pobożności, podczas gdy życie było zaprzeczeniem tej pobożności. Nie było mocy tego życia. A więc przed nawróceniem to cały czas przybieranie masek. Ale kiedy Chrystus nas dotknął, to nasze życie prędzej czy później ono będzie widoczne, że coś się stało w naszym życiu, tak? Że coś się stało w naszym życiu. Boże Słowo nam wyraźnie mówi, że nasze życie jako ludzi wierzących jest listem otwartym, czytanym przez wszystkich ludzi. Listem otwartym, czytanym przez wszystkich ludzi. Że nasze życie jest wonią Chrystusową, która pachnie i wszyscy ludzie czują, że coś tutaj innego pachnie. Inaczej pachnie. Tak? Że nasze życie jest światłością świata. Światłość, która jest widoczna, która nie może się ukryć. No, do pewnego czasu się może i będę o tym mówił, ale przyjdzie moment, kiedy już się nie może ukryć ta światłość. Że nasze życie jest solą ziemi. Jest czymś, co nadaje smak tej ziemi. Coś, co wpływa, że ta ziemia ma jakiś jeszcze smak, że się nie psuje. I nasze życie jest jak miasto na górze. A więc prędzej czy później będziemy konfrontowani, nasza przemiana będzie konfrontowana z tą rzeczywistością, która nas otacza. Prędzej czy później będziemy konfrontowani. Nie da się ukryć. Nie da się ukryć tego życia, które Bóg nam dał. Nie da się. I dlatego apostoł Piotr w pierwszym liście, w 3 rozdziale, w 15 wierszu, może przeczytajmy, nie chcę tak tylko to wyrywkowo, ale przeczytam to może w całym kontekście. W 3 rozdziale, w 15 wierszu jest powiedziane tak. Choć to też jest bardzo fajne, żeby przeczytać w kontekście, bo tutaj wcześniej jest powiedziane o tym, że żebyśmy się nie bali, nie lękali, jeśli ktoś będzie nam groził, jeżeli ktoś będzie nas kłopocił różnymi
prześladowaniami. Boże Słowo mówi, nie lękajcie się więc gróźb ich i nie trwóżcie się, lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia z nadziei waszej. A więc Boże Słowo nam mówi, żebyśmy nie chowali się, żebyśmy się nie lękali, że ja się nawróciłem, tak? I teraz co to będzie? Tak często jest na dniach skupienia. Ludzie się nawracają i później się troszkę boją. No ja jutro w poniedziałek będę znowu w tym środowisku, bo akurat jest jeszcze na ten moment w tym i się obawia, co to będzie? Jak powiedzieć, że jak ja to powiem? Na pewno mnie nie zrozumieją, wyśmieją się ze mnie, tak? Że ja nie piję. No to co? I prawda, jest to pewien dylemat dla takich ludzi, którzy są nowonarodzeni, ale to jeszcze można usprawiedliwić. Ale kiedy mówimy o tym słowie, myślę tutaj o nas, którzy już jesteśmy długo, długo za Panem. Niektórzy, większość z nas długo za Panem jest i myślę, że to nie powinno być dla nas żaden problem. Dlatego przyjdzie taki moment, kiedy to, co w nas, w środku, ta przemiana, po prostu będzie uwidoczniona. Będziemy się musieli wypowiedzieć, ponieważ ktoś nas zapyta, co się z tobą stało? Co ty jesteś jakiś inny? Inaczej się zachowujesz, inaczej mówisz, inaczej traktujesz problemy, inaczej reagujesz. Nie śmiejesz się, jak się wszyscy śmieją z głupich rzeczy. A więc przyjdzie taki moment, prędzej czy później. I również ludzie niewierzący muszą się określić w stosunku co do Boga. Dlatego, że tak to już jest, że każdy człowiek kiedyś stanie przed Bogiem i Boże Słowo mówi, że na podstawie słów twoich będziesz albo usprawiedliwiony, albo osądzony. Każdy człowiek, również tu na tej ziemi niewierzący, musi się określić. To nie jest tak, że on po prostu nie chce mieć nic wspólnego z Bogiem i on w ogóle o Bogu nie mówi. Nie, on się określa w różnaki sposób. Boże Słowo nam mówi właśnie, że każdy człowiek ma możliwość poznać Boga poprzez choćby akt stworzenia, akt wielkie dzieła Boże, które są... Kiedy obserwuje przyrodę, kiedy widzi to wszystko, to po prostu no, taki człowiek może widzieć w tym Boga. Ale Boże Słowo mówi, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. A więc ludzie, którzy znają prawdę, bo to jest w kontekście właśnie List do Rzymian 1, od 18 wiersza do 21 czytamy, że oni znają prawdę, ale tą prawdę tłumią. Nie chcą przyznać się, że jest Bóg. Tłumią, czyli kryją, chowają tą prawdę. Nie chcą, żeby ona wyszła na jaw, bo gdyby miała wyjść na jaw prawda, wtedy musieliby uznać Boga jako Boga i oddać Mu chwałę. Ale nie chcą tego robić. Inny przykład mogę podać z Ewangelii Jana, 12 rozdział. Jest tam mowa o uczniach uczonych w piśmie, którzy uwierzyli w Chrystusa, ale nie wyznawali swojej wiary, bo bardziej umiłowali chwałę ludzką niż Bożą. A więc widzimy tutaj, że można uwierzyć, ale nie wyznać Boga. Tak? Czyli uwierzyć, inaczej mówiąc, być przekonanym, że to jest prawda, być przekonanym, że to jest prawda, że to jest prawdziwe, ale nie wyznać. I czy ta wiara jest, ma jakieś znaczenie? Jeżeli ja wierzę, że to jest prawda, ale ja jej nie wyznaję, tak, swoimi ustami, czy ma jakieś znaczenie? No nie ma. Dlatego, że oni bardziej umiłowali chwałę ludzką niż Bożą. Czyli oni po prostu cały czas mieli w centrum siebie.
tak? Siebie samego, a nie Boga. Nie chcieli uznać Boga, jako tego, który jest ich Zbawicielem, ale chcieli uznać po prostu choćby dążenie do doskonałości poprzez własne uczynki. I kiedy już powiedziałem, że kiedy wyznajemy naszą wiarę, wiara nasza wpływa na siebie, na innych, na Boga. Ja tylko chciałbym jeszcze taki przykład podać, w jaki sposób my wpływamy na przykład na Boga. Jeszcze, bo wiemy, że Bóg nas wysłuchuje, tak? Przez to, że wyznajemy, modlimy się, Bóg nas wysłuchuje, ale co jeszcze czyni Pan Bóg? Czytamy w Mateuszu w 10 rozdziale, kiedy my wyznajemy naszą wiarę, kiedy przyznajemy się do Boga, to czytamy o tym, kiedy przyznajemy się do Pana Jezusa, to czytamy o tym w Mateusza 10:32. Pan Jezus mówi takie słowa: każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi, i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. Ale tego, który by się mnie zaparł przed ludźmi, i ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. A więc czytamy, że kiedy my się przyznajemy do Pana Jezusa, to Pan Jezus przyznaje się przed Ojcem, tak, który jest w niebie. Natomiast inny fragment w Łukaszu 12, 8 werset, czytamy inny fragment o tym, że Pan Jezus tutaj mówi tak: powiadam wam, każdy, kto mnie wyzna przed ludźmi, tego i Syn Człowieczy wyzna przed aniołami Bożymi. A więc Pan Jezus wyznaje nas przed swoim Ojcem i przed aniołami, tak? Kiedy my się przyznajemy. Czy to ma jakieś znaczenie? Ja wierzę, że tak. Bardzo wielkie. Ja po prostu nie wyobrażam sobie, jak to jest, jak Ojciec się musi czuć, kiedy słyszy z ust Pana Jezusa: Ojcze, przedstawiam ci mojego współbrata zbawionego, Jana, Pawła, Karola, Mariana, Annę. Przedstawiam ci, jak ona teraz się przyznaje do mnie. Co Ojciec musi czuć? Wielką radość. Tak samo przed aniołami. Aniołowie muszą się radować. A więc to jest takie bardzo ważne, nasze wyznanie, przyznanie się do naszego Pana. Również kiedy przyznajemy się do naszego Pana, Bóg również wpływa na innych ludzi. Tak jak już powiedziałem, nasze negatywne albo pozytywne, ale Bóg po prostu przemawia przez nas do innych ludzi, przez nas. Łukasz 21, 15 wiersz. Tutaj jest to powiedziane troszkę w kontekście prześladowań, że będą nas prześladować i tak dalej. Żyjemy w takich czasach, gdzie rzeczywiście to się dzieje. U nas w kraju, dzięki Bogu, nie ma takich dużych prześladowań, ale tutaj mamy takie słowo, zapowiedź i takie zapewnienie, żeby się nie martwić o to, co mamy mówić naprzód. Ja bowiem dam wam usta i mądrość, której nie będą mogli się oprzeć, ani jej odeprzeć wszyscy wasi przeciwnicy. I następny fragment, Mateusz 10, 19. Też przeczytajmy ten fragment. 10, 19. A gdy was wydadzą, nie troszcie się, jak i co macie mówić, albowiem będzie wam dane w tej godzinie, co macie mówić. Aha, i 20 werset. Bo nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz Duch Ojca waszego, który mówi w was. Popatrzmy, niesamowite słowo po prostu. To jest uwalniające nas. Tak często się boimy, jak ktoś po prostu by nas, nie wiem, chciał skrzywdzić z powodu Chrystusa, że czasami wolimy nic nie mówić, ale Pan Bóg mówi: nie martwcie się, otwórz szeroko swe usta, jak mówi psalmista, a ja je napełnię.
to nie ty będziesz mówił, ale to Duch Ojca waszego będzie mówił za was. Duch Ojca waszego, przez Ducha Świętego. Pan Bóg będzie mówił do tych ludzi. To jest niesamowite, że Bóg chce używać naszych ust. Tylko naszą odpowiedzialnością jest to, żeby je otwierać, żeby się nie zamykać, żeby pozwolić Mu mówić, żeby otworzyć szeroko swoje usta, a Pan Bóg będzie mówił za nas, przez nas. I po trzecie, a więc po pierwsze, Pan Jezus przyznaje się przed Ojcem, przed aniołami. Po drugie, Pan Bóg przemawia przez nas do ludzi, używa nas, jak gdyby sam mówi swoimi ustami do tych, którzy nas słuchają. A po trzecie, Pan Bóg daje nam, wzmacnia nas samych, daje nam zwycięstwo. W objawieniu 12:11 czytamy, a oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali swojego życia tak, by je raczej obrać niż śmierć. A więc czytamy tutaj o tym, że poprzez wydanie świadectwa zwyciężamy diabła. I tak to jest, że kiedy wydajemy świadectwo, kiedy nie wstydzimy się Ewangelii Chrystusowej, to doznajemy posilenia, dlatego że Ewangelia Chrystusowa jest mocą Bożą. Kiedy my mówimy o Chrystusie, mówimy to, co przeżywamy i głosimy Ewangelię, to jest to ona mocą Bożą dla nas również, dla tych, którzy zwiastujemy. Dlatego diabeł chce za wszelką cenę zamknąć nam usta i jemu się nie podoba, kiedy my zwiastujemy Ewangelię. I w Dziejach Apostolskich czytamy w 4 rozdziale, pamiętacie ten fragment, kiedy apostołowie zostali schwytani przez straż świątynną i rada cała najwyższa zagroziła im i mówili następujące rzeczy. W 4 rozdziale od może 17 wiersza. Lecz aby się to między ludem jeszcze bardziej nie rozeszło, zagroźmy im w tym imieniu więcej do nikogo z ludzi nie mówić. I przywoławszy ich, nakazali im, aby w ogóle nie mówili ani nie nauczali w imieniu Jezusa. A więc widzimy, jaka jest reakcja diabła, żeby zamknąć nam usta, aby w ogóle nie mówić to, co przeżywamy, kim jest Bóg, kim jest Chrystus, po co przyszedł, żeby ludzie się nie dowiedzieli. Ale co odpowiada Piotr? Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli im w 19 wierszu, czytamy, czyż słuszna to rzecz w obliczu Boga raczej was słuchać, aniżeli Boga? Sami osądźcie. My bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. A więc tu jest zdecydowana postawa. Apostoł Piotr, pełen Ducha Świętego, był jak wulkan, który jakby go zamknął, to by go chyba rozsadziło. Nie dało rady, żeby zatrzymać to, co mieli w środku do przekazania. To było tak mocne przeżycie, przeżycie śmierci, zmartwychwstania Chrystusa, napełnienie Duchem Świętym. To było tak mocne, tak potężne, tak silne przesłanie, że nic, żadna siła nie była w stanie ich powstrzymać. Żadne zagrożenie. I dlatego oni świadomi tego, że spotka to się na pewno ze stanowczą reakcją ich przeciwników, przyszli do zboru, przyszli do swoich i czytamy, że modlili się i prosili Boga, aby dał im odwagę do śmiałego zwiastowania Ewangelii, do przyznawania się do Pana Jezusa Chrystusa. I jest powiedziane, że zostali napełnieni Duchem Świętym i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. Zgłosili z odwagą Słowo Boże. A Pan potwierdzał znakami i cudami. To było niesamowite. Oni doznawali takiego wzmocnienia, że to ich unosiło jak na fali. Dlatego czuli obecność Pańską z sobą,
doświadczali tego, o to się modlili, żeby Pan rękę kładł na tych, którzy, na tych, o których oni będą się modlić, i Pan potwierdzał słowo znakami i cudami, tak jak to obiecał. I to jest właśnie coś niesamowitego. To jest takie niesamowite błogosławieństwo, kiedy my głosimy, Pan się przyznaje. Dobrze, kochani, będziemy kończyć, ale takich praktycznych kilka takich wskazówek doświadczenia o Ewangelii, o Panu Jezusie Chrystusie. No ktoś kiedyś powiedział, że głoś Ewangelię zawsze, a gdy będzie ku temu potrzeba, to użyj słowa, nie? Jak tylko będzie potrzeba, to użyj słowa, ale tak naprawdę intencją było tego, że mamy głosić bez słów, tak? Żeby nasze życie było świadectwem, ale jak będzie potrzeba, to użyj do tego słów. Cóż to oznacza? Oznacza to, że nasze życie nie może być ukryte. Nie może być zarezerwowane jakieś dla wierzących. W kościele się otwieram, a dla niewierzących się zamykam. To jest moja prywatna sprawa. Z nikim się nie będę dzielił. Tak dzisiaj traktują ludzie religię, tak wiarę, tak? Mówią, to jest moja prywatna sprawa. Nie mówmy o tym. O tym się nie mówi. To jest moje wewnętrzne sprawa, tak? I ludzie o tym nie mówią, wstydzą się. Dlaczego? Bo sprawy religijne, mówiąc w cudzysłowie, one obnażają po prostu stan duchowy, tak? A ludzie zwykle nie mają o czym mówić, jeśli chodzi o stan duchowy. Ale my nie możemy zarezerwować sobie życia właśnie tylko dla wierzących, a dla niewierzących to mamy inną, jak gdyby, inną postawę. Często jest tak, że w zborze używamy chrześcijańskie slogany, chwała Bogu, aleluja, a w świecie no, często zastanawiamy się, jak tu mówić, żeby się nie wyróżniać. Tak? Żeby nie wyjść na głupka. Nie, powinniśmy zachowywać się zawsze jako światłość, jako sól, jako ci, którzy mówią, jako ci, którzy wierzą we wszechmoc Pana. Na przykład, gdy ktoś ma problem, mówisz, okej, to ja się pomodlę o ciebie. Tak? Tak mówimy, czy no to współczuję ci, ale wiesz, lekarzy jest tyle dzisiaj. Albo będzie okej, nie martw się. Tak mówimy? Czy może mówimy, słuchaj, to pomodlę się z tobą, albo będę się modlił o ciebie. Żeby to wynikało, tak jak gdyby wypływało w sposób naturalny z naszego życia, że my tak właśnie żyjemy, że to są nasze wartości. Niestety nieraz po prostu rozmawiamy z innymi i jak gdyby mówimy, że my w ten sposób nie rozwiązujemy spraw, tak? Czy my nie postępujemy jak ten świat, ale my chcemy po prostu w inny sposób, my chcemy ufać Bogu. Niestety wiele razy chowamy swoją światłość pod korcem. Nie jesteśmy wtedy wiarygodni, jeżeli zmieniamy się do sytuacji, aby jakoś wypaść. Dlatego jest napisane, że nieraz właśnie, dlaczego tak jest? Bo nieraz się obawiamy jakiejś konfrontacji, obawiamy się prześladowań, niezrozumienia, obawiamy się właśnie tego, o czym Pan Jezus powiedział, żeby się nie bać, ale żeby zaufać, żebyśmy byli zawsze jednakowi, tak jak w zborze, tak i na zewnątrz. Obawiamy się i Pan, zresztą Paweł powiedział, słusznie się obawiacie, bo kto chce pobożnie żyć, prześladowania znosić będzie. A więc będą na pewno szykany, będą, tak jak Pan Jezus powiedział, jeśli mnie słuchali, was będą słuchać. Jeżeli mnie prześladowali, czy nie słuchali, i was nie będą słuchać, i was będą prześladować. A więc, ale kochani, nie wszyscy odrzucają. Powiem wam, że żyjemy teraz w bardzo ciekawych czasach, takich czasach bardzo specyficznych i dlatego ja chciałem pobudzić nas do zastanowienia się, do
tego, że żyjemy w takich czasach, gdzie tak wiele sytuacji na świecie się zmienia, tak wiele się dzieje, gdzie ja uważam, że jest to chyba najlepsza możliwość dana nam przez Boga, aby wykorzystać ją do tego, aby się dzielić Ewangelią w tym czasie, w którym my teraz żyjemy. Dlatego, że jest tak wiele niepokojów, tak wiele niepewności, tak wiele sytuacji, gdzie my jako wierzący ludzie możemy wskazać drogę, gdzie możemy powiedzieć, kto jest odpowiedzią na ich problemy, na ich strach, strach przed śmiercią, wieści wojenne, różne sytuacje bardzo... Wiecie, gdy wszystko jest w porządku, gdy wszystko jest okej, to ludzie nie chcą słyszeć Ewangelii. Naprawdę, mało kto. Ale gdy jest jakieś zagrożenie, gdy jest jakieś wieści, gdy niepewność jest, nie wiedzą, co będzie, gdy grozi jakaś utrata zdrowia czy życia, to wtedy zupełnie inaczej się ludzie otwierają. I myślę, że żyjemy teraz w takim czasie, gdzie powinniśmy po prostu w sposób szczególny świecić w tym coraz ciemniejszym świecie. A myślę, że im ciemniej, tym mocniej widać światłość, tak? Tym mocniej widać światłość. Dlatego chciejmy pamiętać, żeby nie ukrywać tej światłości pod korcem. Żeby być otwartym listem, bo jesteśmy otwartym listem. Jeżeli my to ukrywamy, to zasmucamy Ducha Świętego, który chce z nas, po prostu chce mówić z nami. I Bóg będzie posyłał nas do wielu ludzi i wielu nas będzie słuchało, będzie chciało nas słuchać. Naprawdę, ja tego doświadczam w mojej pracy. Praktycznie codziennie mam klientów, którzy są bardzo otwarci. Wcześniej tak nie było, jak teraz. Nawet wczoraj byłem u fryzjera i fryzjerkę mogłem zahaczyć, że tak powiem, pytaniem jakimś. I po prostu mówię wam, każda sytuacja w nas prowadzić może do odniesieniu do Ewangelii. Możemy zawsze z każdym tematem, który rozmawiamy z kimkolwiek, zawsze nawiązać do Ewangelii. Zawsze. I chcielibyśmy być otwarci. Pan Bóg naprawdę będzie nas stawiał tam, gdzie będą ludzie, którzy będą chcieli słuchać, będą się sami pytać. Milczenie jest taką cichą zgodą na zło. Może się wydawać, że się nie narazimy ludziom, ale to się źle skończy dla nas, jeżeli będziemy milczeć. Estera w 4 rozdziale, w 13 wierszu jest powiedziane: nie wyobrażaj sobie, że ty jedna spośród wszystkich Żydów ocalejesz dlatego, że jesteś w pałacu królewskim. Bo jeśli ty w takim czasie będziesz milczeć, ratunek i ocalenie dla Żydów przyjdą skądinąd, lecz ty i dom twojego ojca zginiecie. Kto wie, czy godności królewskiej nie osiągnęłaś właśnie na taki czas jak obecny. Kochani, my też osiągnęliśmy godność królewską właśnie w tym czasie. Pan Bóg się nie pomylił. Umiejscowił nas w tej przestrzeni, w tym czasie, akurat teraz, w tym miejscu. I Bóg wie, i postawił nas wśród takich właśnie ludzi, w których żyjemy. I Bóg wie, że my jesteśmy najlepsi. Bo jakby nie, to by kogoś innego dał, tak? Ale nas stworzył, nas postawił tutaj. I Bóg oczekuje na to, że będziemy Jego ustami. I ludzie chcą słuchać wbrew pozorom. Chcą słuchać, jak my radzimy sobie z problemami, które nas dotykają. I właśnie do tego was zachęcam, żebyśmy mówili, jak my radzimy sobie z problemami, które ludzie przeżywają. Jak my radzimy sobie. I niech oni się zapytają, dlaczego ty tak wierzysz? I wtedy możemy powiedzieć, dlaczego. Czasem tak niewiele trzeba. Pamiętamy tą służącą żony Namana, która, gdy dowiedziała się, że Naman jest chory, powiedziała do swojej pani: o, gdyby mój pan
tylko usłyszał, gdyby zetknął się kiedyś z prorokiem, który mieszka w Samarii, to by go wnet uleczył z trądu. I co? Dużo powiedziała? Dużo i niedużo, ale powiedziała kluczowe rzeczy, że jest ktoś, kto może rozwiązać twój problem. Tylko tyle. I Naaman pojechał i skorzystał, tak? Tak niewiele trzeba, wiecie, naprawdę niewiele trzeba. Ja miałem telefon w zeszłym tygodniu, w piątek. Nie, to nie było w zeszłym tygodniu w piątek, to było tydzień, jeszcze poprzedni tydzień w piątek. Człowieka, który jest zagubiony, który jest związany różnymi nałogami, narkotykami i tak dalej. I gdzieś się dowiedział o misji Nowa Nadzieja tutaj w Ustroniu i ktoś mu dał telefon, do mnie zadzwonił, więc rozmawiałem, wysłuchałem go, jego problemy przedstawiał i oczywiście starałem się mu powiedzieć Ewangelię, to, żeby nie skupiał się na tych problemach, nie skupiał się na problemach rodzinnych i tak dalej, ale żeby o swoje życie powalczył, że Chrystus chce najpierw jego wyrwać, a później będzie się troszczył o wszystko inne. Wiecie, to było piątek i powiedziałem mu, skoro ty jesteś z Wrocławia, to słuchaj, ja we Wrocławiu nie znam ani jednej osoby, no może znam, ale tak z takich pastorów, tylko jedną osobę. I posłałem go do Bartka Tomczyńskiego do zboru i powiedziałem, tam jest zbór taki, on taką młodzież też tam prowadzi, myślę, że w twoim wieku mniej więcej, więc podałem mu adres i zaprosiłem go, skontaktuj się z pastorem, na pewno ci pomoże w jakiś sposób. I taką wielką radością było, kiedy od piątku do wtorku minęło, we wtorek mi dzwoni rano, mówi, no właśnie jestem po rozmowie z pastorem Bartkiem, właśnie przyjąłem Pana Jezusa Chrystusa do serca i już teraz wiem, kto się o te moje problemy troszczy. I wiem, na kogo to zrzucić i po prostu, no dla mnie to była po prostu, no naprawdę taka radość. Ja niewiele dałem, tylko po prostu wskazałem, gdzie może się spotkać. Można powiedzieć, zasiałem jakieś malutkie ziarenko, a tam właśnie doznał pomocy, więc naprawdę z tego się bardzo ucieszyłem. A więc, kochani, chciejmy wykorzystywać każdą możliwość. Ja wierzę, że do tego też jest potrzebne to, żebyśmy mieli właśnie odwagę, a żeby mieć odwagę, to po prostu potrzebujemy każdego dnia chodzić z Panem, tak? Bo kiedy my nie mamy odwagi, kiedy nam drżą usta czy nogi, to wtedy jest po nas. Bo diabłu właśnie o to chodzi, żebyśmy się bali, żebyśmy po prostu nie mieli odwagi, tak? I dlatego apostoł Paweł, raczej apostołowie modlili się o co? O odwagę do śmiałego zwiastowania, tak? I musimy się modlić, Panie, daj mi odwagę, ale kiedy doświadczymy raz, drugi raz, jak Pan Bóg nas prowadzi, myślę, że będziemy w ten sposób bardzo zachęceni. Ja chciałem was też zachęcić do tego, żebyśmy wykorzystywali każdą okazję do tego, żeby otwierać nasze usta, ale żeby to było jak gdyby poprzedzone tym, że modlimy się o to, że Panie, prosimy Cię, użyj mnie dzisiaj w pracy, wśród sąsiedztwa, tam gdzie jestem, użyj mnie, tak niewiele czasem trzeba. Dlatego ja bym chciał, abyśmy już powstali i pomodlili się, aby nas Pan prowadził w tym dzieleniu się z innymi, dlatego że czasy, w których żyjemy, są ostateczne i Boże Słowo mówi, wykorzystujmy czas, gdyż dni są złe. Wykorzystujmy okazję. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś wielki, że jesteś wspaniały, że to życie, które dałeś nam, nie dałeś nam tylko dla samych siebie, ale powiedziałeś, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Dlatego pomóż nam, Panie, aby być świadectwem. Panie, wszędzie, gdzie jesteśmy, w naszych domach, żebyśmy się nie wstydzili. Żebyśmy się nie wstydzili Ciebie tutaj, kiedy jesteśmy,
żebyśmy nie wstydzili Ciebie wyznawać i chwalić Ciebie pośród nas. Panie, żebyśmy tym bardziej się tutaj nie wstydzili, Panie, bo cóż dopiero w świecie. Dlatego chcemy głośno Ciebie chwalić i wywyższać, przyznawać się do Ciebie, że Ty jesteś naszą mocą i siłą. Panie, i chcemy tutaj wśród nas głosić wielkie dzieła Twoje, abyśmy zachęceni, Panie, również mogli to czynić na zewnątrz, abyśmy tam nie byli inni, Panie, ale abyśmy również mogli być do Twojej dyspozycji. Pomóż nam, Panie, daj nam odwagę. Modlimy się tak jak pierwsi uczniowie Twoi, Panie, oni wiedzieli, że potrzebują odwagi, mocy Ducha Świętego. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij nas nową odwagą i siłą. Pomimo tego, co widzimy wokoło, pomimo tego, że są różnego rodzaju zniechęcenia czy zagrożenia, Panie, my nie chcemy miłować samych siebie, ale chcemy Ciebie, Twoją chwałę umiłować i chcemy wyznawać naszą wiarę, a nie chować ją gdzieś, Panie. Prosimy Ciebie, używaj nas w tym czasie. Panie, Ty wiesz, że bez Ciebie nic nie możemy zrobić. Dlatego prosimy Ciebie o to, abyś nas napełnił taką nową zachętą, a szczególnie też tych, którzy idą do chrztu, Panie, aby mogli być takim świadectwem, Panie, gdziekolwiek ich poślesz, Panie, aby mogli iść świadomi tego, że to, co rozpocząłeś w ich życiu, to dokończysz, Panie. My błogosławimy ich, Ojcze. Błogosławimy Milenę, Panie, i wszystkich, którzy będą chrzczeni, Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa. Panie, błogosławimy siebie nawzajem i Panie, chcemy prosić Ciebie o Twoje prowadzenie, o Twoje działanie. Użyj nas, Panie, w Twojej mocy. Halleluja, oto jesteśmy, Panie, poślij nas i użyj nas, Panie. Chwała Tobie za wszystko, niech płynie. Halleluja.